Jakby się ktoś zastanawiał, w jaki sposób synchronizuje audio. Cześć wszystkim, z tej strony najszybszy youtuber na polskim YouTubie. Dawno nie nagrywaliśmy, god damn, ale mi włosy urosły, robią wrażenie. Nie no, a tak ogólnie to zajmuję się angielskim kanałem, także tam są filmy codziennie, ponieważ są całkiem proste do zrobienia. Jeszcze do tego przy okazji mam robotę, gdzie edytuję filmy za dolary jakiejś babce ze Stanów Zjednoczonych, która robiła coaching Shakiry, także stonks, okej? Okay? A ty co, lamusie, dalej pracę od 9 do 5? Także się działo, dlatego tak średnio miałem czas, żeby cokolwiek nagrywać, ale wracamy na tor nagrywania filmików na YouTube, bo wygląda na to, że chyba je lubicie. Chociaż nie będę ukrywać, to jest mega demotywujące, jak widzę, że nie wrzucam filmów, ludzie odsubskrybowują, wrzucam filmy, ludzie odsubskrybowują, to jest takie, po co mam robić filmy, jeżeli coraz mniej ludzi to w ogóle ogląda, ale no, niech już będzie. Coś tam można wrzucić czasami, nie? No nie! A tak w ogóle to zrobiłem całkiem zajebiste miniaturki, które zrobiłem sam. Jestem one man army i potrafię takie rzeczy. Teraz zobaczysz miniaturkę i będziesz od razu wiedzieć, że to kogut. Dobra, to bez pitolenia. Dzisiaj oglądamy film, który oglądałem już na streamie, także zapraszam na streamy, czasami są w weekendy. I ten film nazywa się Robię rzeczy, których nienawidzę przez cały dzień i ten film jest od Verso. Kilka pytań na sam początek. Kto to k***a jest? W ogóle nie mam zielonego pojęcia. Jakie ona ma skille, żeby w ogóle być na YouTubie? W sensie oglądałem ten film i jest takie... Cringe, gościu, jak bardzo useless można być dla społeczeństwa! W sensie, z tego co zauważyłem, to jest osoba, która nie potrafi gotować, nie potrafi, zakładam, że sprzątać, pewnie wynajmuje ludzi do sprzątania, nie potrafi absolutnie nic oprócz tego, że istnieje, ma dupę i cycki i chyba z tego co kojarzę, jest dziewczyną Freeza, także to jest skillset osoby, którą będziemy dzisiaj oglądać. A, i coś jeszcze chyba było z logo, że podpi***oliła, będąc studentem prawa czy coś takiego, nie wiem, nie mi oceniać, ale XD z takich osób na YouTubie, dlatego dzisiaj obejrzymy Robię rzeczy, których nienawidzę przez cały dzień i on polega na tym, że dosłownie robi rzeczy, których nienawidzi, tylko że to są rzeczy tak casualowe, tak normalne i tak pospolite, które robili 99% ludzkości na całym świecie, że stwierdziłem, że nagram na film na ten temat, bo po prostu, jak to oglądałem, to się złapałem za łeb, jak bardzo useless można być. Okej, let's go! Where logo? Halo? Logo? Nie, to nie jest te logo, o którym ja pamiętam. Where sowa z***bana? Halo? 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 Gdzie jest podp***dolona sowa, ja się pytam. Nie będzie Evil Kogut, sorry, ale oglądamy to na większym speedzie, bo aż mnie ściska w środku k***a na ten cringe. Boże, czemu ja to oglądałem? Boże, czemu ja to oglądam po raz drugi? Raz wystarczył. Witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku... Dzięki Weronika, że jesteśmy witani na twoim kanale, totalnie bym się nie domyślił po tym, jak oglądam film Verso, że to jest twój kanał, spodziewałem się twojego chłopaka, który cię wybustował, ale dzięki za przypomnienie. Boże, ale jestem savage, nie. Żeby nie było, czekajcie, ja coś muszę znaleźć, bo ostatnio zmieniałem właśnie miniaturki pod wszystkimi filmami, żeby było... A, kogo to jesteś, to... A, pokoj! W ogóle jak macie czas i ochotę, to możecie sobie wejść na mój kanał i poczytać te, jak się nazywają filmy ogólnie, bo też pozmieniałem wszystkie nazwy filmów, na przykład Mortalcio i jego Zero IQ, albo Urażony 14-latek mnie roastuje, Meduza Troll Rap, ale tutaj gdzieś ma takie śmieszne, jak na przykład Dawid Frank wisi ci grosika, albo Karolek i Rembol żygają na swoje filmy. Mortalcio Ulan jest więcej kilo niż IQ. Nice. Dominik Łupicki wali fiksy na bunkrze, let's go! Dominik Łupicki dostał kary za manipulację giełdą Diaksów, let's fucking go! Także zanim zaczniemy oczerniać Verso na internecie, to pamiętajcie, że ten film jest stworzony, by bawić ludzi, zazwyczaj koncentruje się na żartach o tym, co ludzie robią, a nie o poszczególnej osobie. Moje filmy nie mają celu hejtowania innych osób, lecz pragnę sprawić uśmiech na twarzach moich widzów. Nie bierzcie na poważnie wszystkiego, co mówię w filmach, ponieważ często jest to sarkazm, takie już mam poczucie humoru, winky face. Sam nie wiem, po prostu robię to, co mi się podoba. Nie wiem, czy to ja napisałem, czy też Zeba, a tak, bo jakby się ktoś nie skapnął, to kiedyś Zeba miał pod wszystkimi filmami, nie wiem jak teraz, ale pamiętajcie, że nie możecie mnie oceniać, okej? Okay? Okej, let's go! Jeżeli chodzi o pierwszą aktywność, to będzie to jazda autobusem. Ja nie jestem najlepsza, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Ja przepraszam bardzo, ale czy są jakieś k***a zawody w jeżdżeniu komunikacją miejską, czy coś, że się nie jest najlepszym? Wytyfy. Ja, skąd? Kapibara. Miej w***bana, będzie ci dany. Au, kapibara, Teraz przyznam, że jeżdżę po prostu autkiem i rzadko korzystam z komunikacji miejskiej.
No tak! No proste! No proste! Co to jest za problem wstać wcześniej, żeby się nie spóźnić na przykład na autobus? Jeżeli można mieć pieniędzy i być wyboostowany przez jakiegoś youtubera i jeździć sobie autkiem. Ale dlaczego jej nienawidzę? Bo zawsze mi autobus przejeżdżał przed, totalnie przed nosem. Dlatego stwierdziłam, że koniecznie muszę dzisiaj pojechać autobusem. To jest to, o czym mówiłem dosłownie. Jak useless trzeba być w społeczeństwie, żeby nie móc wstać wcześniej? Jakieś 5 minut, dosłownie wystarczy ci 5 minut. Jeżeli wstaniesz 5 minut wcześniej i zrobisz to, co tą swoją poranną rutynę, czyli cokolwiek tam, k***a, malowanie paznokci i spędzania pół godziny na tym, jakim jest się z***istym i wrzucaniu TikToków na internet i tak dalej, to wyobraź sobie, że w przeciągu tych 5 minut zdążysz pójść na przystanek autobusowy. Prawda, teraz się już nie spóźnię, bo jestem 6 minut przed czasem. What? Co? Co? What the fuck? Nie, ona jest za mocna. Wy wyobraźcie sobie, że mogła robić tak całe swoje życie. Ja mówię, co to dzban? Nie, trochę odwracamy to, ale będę właśnie jechać do sklepu po rzeczy, których nienawidzę. Dzisiaj będę jadła rzeczy, których nienawidzę, robiła rzeczy, których nienawidzę. Jechałam autobusem takim miejskim, myślę, że już z 2 lata, jak nie więcej. Oh my god, jechałam autobusem z 2 lata lub więcej, odkąd zaczęłam zarabiać pieniądze i jeździć swoim własnym autem, bo jest zajebiste i mogę. Imagine 99% społeczności, które korzysta z komunikacji miejskiej, bo surprise, surprise, po to kurwa istnieje komunikacja miejska, żeby ludzie mogli jeździć sobie do każdego miejsca, do którego sobie wymarzą, bez posiadania jebanego auta i bycia jakimś poszkidem. A jeśli ktoś się zastanawia, co znaczy poszkid, to dosłownie to jest poszkid. Osoba, która ma za dużo pieniędzy i uważa, że takie rzeczy jak komunikacja miejska... Nie komunikacja miejska, nie widzę. Co prawda na przykład nie zaliczyłabym jazdy tramwajem, bo na tramwaje częściej zdążałam i bardziej lubię jeździć tramwajem. Autobusami tak średnio, przez było mnóstwo ludzi, się wcześniej myśleliśmy o autobusie. Dużo osób korzysta z komunikaczki miejskiej, a nie, tylko nie to. Fuj, spoceni mężczyźni i kobiety, które nie mają samochodów, tylko jeżdżą komunikacją miejską, fuj. Serio? Serio, naprawdę? Plus bardzo komunikacji miejskiej, że nie musisz wszystko być na drodze, a możesz sobie siedzieć w telefonie i tak naprawdę nic nie musisz zrobić, tylko się przechodzić do przystaneczki. Dobra, kup se Tesla, biedaku, mój stary już ma, a ty co? Takie niby pieniądze na tym polskim YouTubie zarabiacie, tak? Jakieś 30 centów za 1000 wyświetleń. Obrzydliwe! Oh! Zaliczone, to nawet nie było tak źle i nawet się przekonałam, że wcale go tak nie nienawidzę. Nienawidziłam go bardziej, jak się tak spóźniałam, cię nie odjechał przed nosa, więc już jest troszkę lepiej. Dosłownie, sounds like a k***wa you problem. To, że ona się spóźniała na autobusy, to nie znaczy, że autobusy są jebane tylko dlatego, że ona nie potrafiła wstać na czas. A, poszkid! Lecę do sklepu kupić rzeczy, których no nie lubię. Teraz wam pokażę całą listę produktów. Niech zgadnę, czy to będzie dosłownie wszystko, co istnieje w sklepie, oprócz McDonalda i KFC i innych fast foodów i tak dalej. Zdrowe soczki z takich warzyw albo jakieś sałaty, wszystko tam zmiksuję i zobaczymy, jak to smakowało. Ja z takimi rzeczami średnio przywodam. W jaki sposób ona jeszcze żyje? Ja nie rozumiem. Jak można nie lubić owoców, warzyw? K***a, czym ona się żywi? Plastikiem z deski rozdzielczej? Czy jakąś k***a skórą limoleum? Czy k***a co to tam jest? Trzymajcie mnie, beskitu. A mnie triggerują k***a takie filmy. Ludzie nagrywają film, w którym są totalnymi sierotami i k***a nie potrafią w ogóle żyć, bo dosłownie wszyscy robią wszystko za nich. Myślicie, że Verso ma specjalnych ludzi, którzy podcierają jej dupę z tymi długimi paznokciami? To całkiem prawdopodobne. Pieczarki, nienawidzę pieczarek, to nie będzie dobry dzień. O, tutaj akurat się zgadzam, pieczarki są obrzydliwe, w ogóle każdy grzyb jest obrzydliwy. Smakuje k***a jak ziemia. Nienawidzę makowca, wszystko ze smakiem. Co? Nienawidzi makowca? What the fuck? Pewnie dlatego podpierdoliła kiedyś logo, że wszystko by się zgadzało w tym momencie. To nie jest dobre po prostu. Właśnie znalazłam drożdżówkę z makiem. Coś, czego bardziej nienawidzę niż kokosowe, to migdały. Nienawidzę migdałów i tak samo migdałów włoskanych. Ja naprawdę dalej się zastanawiam, w jaki sposób ona funkcjonuje. Dude, ona nie lubi niczego, co daje jakiekolwiek dobre, zdrowe wartości odżywcze. No ona k***a musi się żywić jakimś plastikiem, albo jakimiś, nie wiem, torebkami papierowymi czy coś. Let's go, glukoza, om nom nom. Nienawidzę toniku. A to akurat rozumiem, tonik jest, ma bardzo specyficzny smak. Ja bym go porównał do grapefruta. Jest taki właśnie giga gorzki, nie wszyscy lubią grapefruta. Chyba, że tego czerwonego czy różowego, one są dosyć słodkie, ale zwykły jest całkiem właśnie gorzki. Pro tip dla ludzi, którzy lubią tonik, a nie lubią, jak przychodzą do nich ludzie i wszystko wypijają, ja jestem jednym z nich. Kupcie tonik. Nikt nie lubi toniku i zawsze zostanie dla was tonik. Czego ja nie lubię słodyczy? A z kokosem lubisz? O, z kokosem. Nie mam także nienawidzę. Wiesz co, że jadłabym. Jadłabym, więc nie wiem. O, ale wiem, czego nienawidzę. Czekolady z rodzynkami. O, ja
których można bokale nie robić. What? Rodzynki są jebiste. To jest kolejna z rzeczy, które można trzymać na chacie i nikt ci tego nie ruszy, bo nikt nie lubi. Pro tip. Tutaj znajdę jakąś czekoladę z bakaliami, z rodzynkami, ją wezmę, później oddam Karolowi, bo Karol z kolei ją uwielbia. Co to jest za challenge, że ona kupuje coś, czego nie lubi i potem oddaje swojemu chłopakowi. Równie dobrze mogła nagrać film, w którym nie robi rzeczy, których nienawidzi, ale zamiast tego wysyła swojego simpa chłopaka. Zrobimy wielki test. Łatwo macie na dwóch. Przetestujemy Marcin, zobaczymy, czy będę je lubić, czy będę je nienawidzić. Także idę teraz do kasy. No i oczywiście, czego nienawidzę, to stać w kolejkach. Bardzo się wkurzam, jak stoję w kolejkach długich i tacy czas, nienawidzę marnować czasu. No tak, bo twoje życie jest tak skomplikowane. Przecież ty tyle czasu tracisz na stanie w kolejkach, gdzie w międzyczasie mogłabyś nagrywać film na YouTube, albo na przykład TikToka lub coś w tym stylu. No tak, marnotrawstwo czasu. O, jakie to jest idiotyczne. Dude, to jest dosłownie każdy na świecie to robi. To są takie rzeczy, które trzeba po prostu robić, żeby funkcjonować w społeczeństwie. A takie jebane poszkidy jak Verso, która nosi bluzę z logo Verso. W ogóle to jest k***a kolejna rzecz. Ta typiara później będzie miała własne poduszki. Dosłownie ona śpi na łóżku z poduszkami ze swoją mordą. Foreshadowing w k***a. O, Verso! Boże, jakie ty masz dobre serce! Będziesz stać w kolejce nieco dłużej. Jazda autobusem, to, że jak idziesz na zakupy i masz sens dużo rzeczy, to później musisz wracać z tym autobusem i to wszystko targać ze sobą. Tylko nie to! No kurwa. Boże, jak ludzie mogą tak robić? Ja nie rozumiem. Czemu po prostu każdy człowiek na świecie nie może mieć samochodu i mieszkać w multimilionowej willi czy coś w tym stylu? Wy, ty, fy, totalnie tego nie czaj. Nic nie zdenerwuje. Jak to ciężkie k***a, ten melon, ja go brałam, ten tonik wielga. YouTuberzy poza kamerą be like. O nie, widzę, że jeszcze 10 do złego autobusu i tego też k***a nie nadmówiłam zawsze. Kiedyś pomyliłaś się, musiałaś spełnić nosa, tak próbowało już kilka razy. I marzysz, żeby być taką sierotą, żeby nie potrafić skorzystać z aplikacji na przykład jak Google Maps, który ci dosłownie pokazuje linie autobusowe, które musisz wziąć, żeby gdzieś dojechać. Ja w taki sposób pojechałem pierwszy raz do Budapesztu i się nigdy k***wa nie zgubiłem. A ona, korzystając z autobusu pierwszy raz od 2 lat, wsiadła k***wa do złego! Ej, challenge w tym momencie popsuty. Odebrał ją freeze, a powinna albo pojechać autostopem, co by było całkiem zajebiste dla kontentu, to nawet wtedy dałbym plus 1 goglowe, albo poczekać na następny autobus, a nie czekać pod wiaduktem. What the f***? Nie było lepszego miejsca do czekania? W sensie, wie jak ona się tam w ogóle znalazła? Dosłownie wyskoczyła z autobusu, jak jechał, czy jak? Produkty, które omijam parokim bukiem i których nie jem na co dzień, bo po prostu ich nie lubię, ale dzisiaj, jak już robię, żeby ich nienawidzę, to zaraz zrobię sobie sok z selera naciowego, szpinaku, jest to taki zdrowy soczek, pietruszki. W pierwszej kolejności biorę się za taki zdrowy, warzywny sok. Jestem ciekawa, czy to będzie dobre, bo ogólnie jest tak, że ja nie piję takich aż tak świeżych, zdrowych soków. Czy ona k***a wygląda, jakby nigdy noża nie używała? Jak bardzo useless można być, k***a? Ja nie rozumiem! To wszystko leci do umycia i zaraz do mojej wyciskarki soku. Dobra, jako że z tych warzywek wychodzi mało soku, to jeszcze dokroję melona. Ej, ale to już jest oszukiwanie. Co to znaczy dodam melona? Masz mi wpadalać te liście, k***a, sok z liści, a nie, że melona sobie dodaję dla smaku. O, oszukany challenge! Kolejny youtuber oszukuje! Próbujemy. Jest szpinak, ser naciowy i melon. I pietruszka. No, tak zdrowo, zdrowo bardzo. Da się wypić, da się wypić. Freeze z tyłu pewnie ogląda swój własny kurs zostania youtuberem i ocenia, jak bardzo jest ch***owy. Żeby się te produkty nie smakowały, to spróbuję jeszcze ten sok z jabłkiem, może będzie trochę lepszy. No już o wiele ładniej pachnie. Jabłko może tutaj trochę odratować sytuację. Może się okaże, że jeszcze będę piła taki jabłkowy soczek z selerem naciągami. No lepsze. To wypiję już z przyjemnym. Wiem, wygląda to nie... Teraz imagine te wszystkie dzieci na świecie, które nie mają jedzenia i dosłownie wdalają liście, tymczasem Verso. Ja tego nie zjem, bo się brzydzę. Może dużo gadać. Jak ktoś czegoś nie robi, to nie będzie się delektował z jedzenia tego. Nie, Mak. Mak w ogóle mi nie siedzi. Dobra, lecimy z tą mieszanką. Jak Mak, to tylko heroinowe wakacje. Na Czechach. Obślizgłe, wyschnięte, nie lubię tego. Ale na przykład zwykłe winogrona są okej, okay, ale rodzinki już nie. Wielki test kładków Marcina Dubiela. Uwaga, uwaga. Ja szczerze mówiąc nie próbowałam kładków żadnego z influencerów. Karmel i czekolada. Niech zgadnę, jak smakują te płatki. Jak każde inne płatki z czekoladą i karmelem, tylko że mają mordę Dubiela. Pewnie w środku są puste w ramach pranku, jak większość polskich youtuberów. Najpierw płatki, później mleko, ale nie chciałam, żeby mi się wysuszyły. Mało są intensywne, jakby czekoladowe, ale są dobre. Przy tym, co jadłem wcześniej, to naprawdę bardzo mi smakują. No dziwne, no kto by się spodziewał, że płatki, które są nasączone dosłownie cukrem, które mają sprawiać przyjemność, bo produkują więcej dopaminy, będą ci smakować. Kto by się kurwa spodziewał? Moi drodzy, ewidentnie ten dzień mi dzisiaj nie sprzyja, bo wsiadam do auta, jak nigdy mi się nic nie chciało. Tak teraz mi się chciała nawigacja. Nie mam pojęcia,
jak dojechać? O! Nawigacja nie działa! Jak ja teraz dojadę gdziekolwiek, tylko nie to! Nie mogę. Imagine mieć GPS-a w telefonie. Będzie rozdanie nagród dla najlepszego montażysty, który zmontował film na finał trzeciego sezonu Ekipy. No a jako, że ja dzisiaj robię rzeczy, które nienawidzę, to oczywiście nie siedzę sobie w pierwszym rzędzie, żeby wszystko widzieć, siądę w ostatnim. Czy to jest jej rzecz, która ona nienawidzi? Siedzenie w ostatnim rzędzie? W sensie, to jest kolejna porzecz, że... A! Stać mnie na bilety na siedzenie w pierwszym miejscu! Man, shut the fuck up! To są dosłownie takie rzeczy, których nikt, absolutnie nikt by nie powiedział, że nie lubi robić jako normalna osoba, która nie ma pieniędzy, czyli większość społeczeństwa na świecie. Pojadę autobusem do pracy, bo jest szybciej, bo jest wygodniej, bo jest przede wszystkim taniej. Będę jeść takie rzeczy jak orzechy albo na przykład rodzynki i tak dalej, bo są po prostu zdrowe i warto je jeść. Jako, że zazwyczaj się spóźniam, to dzisiaj przed czasem na wydarzenie, zaraz będę montażyć i tak dalej, siądę w ostatnim rzędzie, bo nawet nie ma więcej. Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, jakie tłumy tam w ogóle są. O nie, biedna Verso, będzie musiała siedzieć w ostatnim rzędzie, który składa się z dwóch rzędów. Podjechałam właśnie na mainie umyć swoje autko. Nie robię tego za często, bo po pierwsze zapominam. O nie, znowu zapomniałem, że mam auto upolone. Okej. Po drugie, nie lubię za bardzo jeść na mainie. Ja czekałam w kolejce, za mną już nie ma kolejki. Autko umyte, Boże, ono teraz ładnie wygląda. No, jest różnica, nienawidzę jeść na mainie, bo potem jestem cała mokra, ale... Tylko nie to! Jeszcze na mainie! Jestem cała mokra! Na samym razem możesz pojechać po prostu w stroju kąpielowym. Ułatwić to trochę robotę. W ogóle... Ogólnie nienawidzę chodzić po schodach. Strasznie się męczę. Mogę robić trening, tańczyć, wszystko, ale nienawidzę chodzić po schodach, no i biegać też tak się nie lubię. Zobaczcie, tu znajdują się... Boże, chodzę! Oj, to jest k***a głupie. No nie mogę, po prostu nie mogę. No trzęsie mną. Nie lubię komunikacji miejskiej, nie lubię jedzenia, które jest zdrowe, nie lubię chodzić po schodach. Miliony k***a lat ewolucji, żeby typiara powiedziała, że nie lubi chodzić po schodach. No jej przodkowie dosłownie w grobie się przewracają. No bo możesz wykonywać trening, chodzić po schodach, czego nie lubię, i przy okazji sobie przestać tak, które bardzo lubię. What? Ja dobrze rozumiem, że za każdym razem jak musi wchodzić po schodach, to ją ekipa wnosi, czy coś w tym stylu? Minima jak ją na barana zabiera? Co to jest za wymyślanie rzeczy, których ona nienawidzi i dodawanie chodzenie po schodach? Jak ja nienawidzę wstawać rano w poniedziałki, bo muszę iść do roboty. A no tak! Bo przecież Verso nie chodzi do roboty. Ona nie musi wstawać w poniedziałki, więc na pewno lubi poniedziałki. Kojarzycie moją garderobę, którą pokazywałam wam już kilkukrotnie na moim Instastory, to ja miałam garderobę w domu rodzinnym całą wyprzedzoną w schodach. Tam się w ogóle moi przyjaciele podpisywali, mi dziadziu, moje rodzice i w ogóle. Dobra, jak już tam jesteś na tych schodach, to mogłabyś zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, czego nie robi zbyt często, i posprzątać te śmieci za tobą, byłoby spoko. Ten, kto śledzi mnie od dawna, ten wie, że nie przepadam za ostre jedzenie, więc dzisiaj musiało się to pojawić w menu. Co prawda, nie będę tutaj brać przykładu z Bartka. Dobra, to akurat jeszcze rozumiem, nie wszyscy przepadają za ostrym jedzeniem. Powiem wam, że już się ulatnia tutaj taki ostry zapach. Czujecie to? Jak to jest takie, że oczy tak trochę parzy? No. Nie? Jest? Tak. Ale dobra, obiecałam, by zrobię. Ostre, ale jadalne. Jakby wszystkie ostre jedzenia były tak ostre jak ta pizza, to by było fajnie. To w takim razie nie jest ostre, to jakiś toddler jest w takim razie, jeżeli chodzi o ostrość. Spróbowalibyście mojego chili con carne, to byście pożałowali życia. Kurde, jest coraz gorzej, mi cały czas... Witam was w naszej pralni domu ekipy. Kolejną aktywnością, za którą nie przepadam, jest prasowanie. A, to akurat też rozumiem. Ja na przykład nie prasuję w ogóle ciuchów, totalnie się nie opłaca. Chyba że jest jakaś koszula czy coś, to udaję, że jest wyprasowana, nosząc ją i oczekując, że sama się wyprasuje, także niech będzie. Suszarka jest nam dużo ułatwia, nie musimy tego wszystkiego rozwieszać, ale akurat prasowanie to jest u mnie rzadkość, bo... O kurde, wyobraźcie sobie, co by było, jakby nie mieli suszarki, nie? Jakby ona musiała rozwieszać swoje ciuchy. Byłoby więcej rzeczy, których nienawidzi do filmu. Kolejną aktywnością jest granie w gry. Ja, moi drodzy, nie jestem gamingowa totalnie. Nie grałam nigdy w gry takie typu jak strzelanki, jakieś CS-y, Tibia. CS to jest strzelanka. Ale co ty możesz o tym wiedzieć, jeżeli nie masz absolutnie żadnych zainteresowań? Totalnie nie wiem, o co chodzi w tych grach. Była SD, dobra, czyli tak ten. Dobra. Tak, to jest podstawa. I literką Q możesz zmienić bronię, możesz mieć takiego granatnika. Literką E się siada. Ja cię pojawię kulka. O, tak jest. A oni będą mi podpowiadać. O, tu zbierz skąd ty to wiesz, że to chcesz? Skąd ty? A spotka, to ty mi mów, że tutaj jakieś... Tutaj masz te. O nie, a to ją też? Te czerwone. Nie, to nasza jest, to jest nasza. W sensie, ja rozumiem, że nie każdy musi być uzdolniony w granie w gierki i tak dalej, ale komputery z nami są od bardzo dawnych czasów i w sumie ludzie grają w cokolwiek, mieli styczność z jakąkolwiek grą. Żeby nie mieć takich zwykłych skillów motorycznych, że dosłownie bierzesz k***a myszkę i bierzesz WASD i chodzisz i celujesz i tak dalej, to ja uważam, że to ona ma upośledzoną motorykę na 100%. No, nie oszukujmy się, pewnie jak ona próbuje na Facebooku czy gdzieś tam na komputerze cokolwiek myszką trafić, to przynajmniej
z 5 razy musi misnąć, żeby trafić w link, który chce kliknąć. Rzeczy, których najbardziej nienawidzę robić, czyli nienawidzę zimnej kąpieli, nienawidzę kąpieli, który jest po prostu zimny, tak jak na tym głosowanie, to było dla mnie duże wyzwanie, ale dałam radę i dajcie znać, kto z was pamięta ten odcinek, kiedy 2 lata temu podczas nagrywania podcastów właśnie zdecydowałam się na głosowanie. Tym razem stwierdziłam, że znowu przełamę swoją strefę komfortu i wejdę, jako tego nienawidzę. Dobra, gościu, miliony lat ewolucji, ludzie takie rzeczy na co dzień robią, coś nie p***dol, że to nie wiadomo jest jakby bardzo wyjście ze strefy komfortu. Fun fact, ciało człowieka jest zmiennocieplne, dlatego dosłownie jesteśmy przystosowani do ekstremalnych temperatur. A strefa komfortu. Zimna woda. Dobra, chodź. Dobra, nie czuję wcale, że to jest... O, już p***a. O, szkoda, zimno. Dobra, jestem tutaj na plaży, jestem super, jest ciepło. Dobra, a masz zamiar się cała zamoczyć, czy tylko dupę? No bo to ja też tak potrafię, what the fuck. Fake challenge! Po prostu mogę. Tak sobie postanowiłam, że wejdę do tej wody i weszłam. Zatrzymałam minutę, ponad minutę, mój celem było 20 sekund, więc... Brawo! Zanurzenie po pas! 20 sekund! Jazda, k***a! Co to w ogóle jest? Rośnie. No, mielik nie nam mówi, że z nim pochala. Zwróćcie uwagę na to, że typiara ma dosłownie poduszki ze swoją podobizną. Poduszki ze swoją podobizną. Jak bardzo narcystycznym trzeba być, żeby mieć wisiorek z nikiem, poduszki ze samą sobą. O, jeszcze nie zapominajmy o tej bluzie na samym początku. A, jeszcze pewnie ma tapetę ze swoją mordą, what the f***? Że wyobraźcie sobie, że przez miesiąc prawie po ogólnie czuwaru, że ktoś tam straszy pod prysznicem, nie potrafiłam się wykąpać pod prysznicem, musiałam iść do wanny. Tak samo potrzebowałam towarzystwa, na przykład ktoś do mnie przychodził specjalnie, na przykład czy rodzice, czy mój brat mnie pilnował pod drzwiami, żebym ja mówiła, że cały czas jest wszystko w porządku i tak dalej, i tak dalej. Useless! Te horrory zawsze zaczynają się w ten sam sposób, zawsze jest taka mroczna piosenka na początku. Skoro muszę wiedzieć, jak się horrory zaczynają, jeżeli nigdy nie oglądała horrorów, w sensie nie oglądała, bo nie lubi, jeżeli dobrze zrozumiały. Imagine, że nie wszystkie horrory się tak zaczynają? Co? No ale jak to? Przecież wersja o wiele lepiej. Straszne. Straszna muzyka w postprodukcji. Będziesz mnie tu wspierać. Chodźmy tam. Kolejny straszny sound effect w postprodukcji. Aż się spociłem ze strachu. Nie lubię takich rzeczy. Nie, dobra, koniec już. Nie, to ja mi już wystarczy. Serio, już mi wystarczy tego. Useless! W sensie, jeżeli ona nie lubi absolutnie niczego, to w jaki sposób Freeze ją w ogóle wyrwał? W sensie, na co konkretnie? Ja chcę wiedzieć, co ona lubi. Bo z tego filmu wynika, że absolutnie k***a nic. Wyglądał mój dzień, w którym robię rzeczy, których nienawidzę. Powiem wam szczerze, że do kilku rzeczy z tej listy, którą wam się przedstawiłam, rzeczy, których nienawidzę robić i nienawidzę jeść czy pić, to do niektórych się przekonałam, ale na pewno nie do horrorów i powiem wam szczerze, że wyłączyłam go. Ale ten challenge jest ch***owy, wytyfy. Ona dosłownie robi jakąś rzecz, której nie lubi przez jakieś 5 sekund max. Czuję się oszukany. Wy rzeczy nie lubicie robić i co wam sprawia największą trudność i czego nienawidzicie jeść? Ja na przykład nienawidzę, kiedy youtuberzy, którzy mają łącznie 0 IQ, są sławni na polskim YouTubie. A niech was youtuberzy z 0 IQ, jak ja was nienawidzę! Jak oglądałem ten film na streamie, to jeszcze nie było żadnych negatywnych komentarzy odnośnie tego w ogóle całego zachowania Verso, bo nie oszukujmy się, to nie jest normalne zachowanie, żeby nazywać zwykłe czynności każdego człowieka jako coś niekomfortowego, także XD. Natomiast chciałbym wam pokazać komentarze, jak ludzie bardzo gloryfikują takie zachowania, także lol. Super odcinek i fajnie byłoby, jakbyś nagrywała więcej filmów tego typu! Dude, dosłownie, jak chcesz zrobić coś podobnego, wyjdź z domu, okej? Okay? Wejdź do autobusu, pojedź do sklepu, zjedz rodzynki, to nie jest takie trudne, nie potrzebujesz kogoś, żeby ci to nagrywał i pokazywał, jak to robić. Mamy podobne niesmaki, XD, prawie wszystko, co wymieniłaś, to również nienawidzę i nie oglądam horrorów. Imagine być useless, w sensie, dosłownie, dzieciaki albo Gen Z ogólnie, tak generalnie, są tak k***wa useless w tym momencie, że to jest żart. Ani nie wypiorą, ani nie ugotują, ani nie zrobią absolutnie nic, co jest przydatne w społeczeństwie. Bardzo szanuję za przełamywanie i wychodzenie z własnej strefy komfortu. Nie każdy byłby w stanie takie przedsięwzięcie zrobić. Co zrobić? Jaka strefa komfortu? Wyjść do sklepu, pojechać autobusem, zjeść rodzynki? Are you fucking joking? Na szczęście nie jestem jedyną osobą, która to zauważyła, także mamy takich ziomeczków jak na przykład jeżdżenie autobusem i chodzenie po schodach nazywacie świętym odcinkiem, przełamywanie swoich barier i wychodzeniem ze strefy komfortu? Odcinek powinien się nazywać Robię to, co każdy normalny człowiek codziennie. Ten odcinek powinien się nazywać. Jakbym nie była z Freezem, tak by wyglądało moje życie. Nie mogłem się wyżygać, ale zobaczyłem kawałek tego odcinka i poleciało jak wodospad. Dzięki, Versof. Daj mi spokój.
Typiarka nazywa przełamywaniem swoich barier jazdy autobusem i robienie codziennych obowiązków. Także top 3 autystyczne youtuberki be like. Także to by było na tyle w tym odcinku. Czego się nauczyliśmy? W sumie absolutnie niczego. Nauczyliśmy się czegoś, co w ogóle mi się w życiu nie przyda, czyli czego nie lubi Verso. Tak się składa, że nie lubi absolutnie niczego. Czego się dowiedzieliśmy o osobowości Verso? W sumie też niczego specjalnego. Jest tak samo nijaka jak większość jej filmów. Plus jeszcze ten epicki narcystyczny akcent typu naszyjnik z własnym nickiem albo poduszki z własną podobizną, także okej. Okay. Dobra, ja się będę zawijać. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, na razie. Premium, premium, tak bardzo jest premium. Masz w sobie swag, masz Gucci bag, na dworze znów Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości.